Czy farbami do ściany można namalować dzieło sztuki? Zainspirowani techniką Boba Rossa postanowiliśmy uwolnić swoją kreatywność i to sprawdzić. Zaopatrzyliśmy się więc w narzędzia i farby w przeróżnych kolorach. Przydały się również lateksowe rękawiczki, którymi zabezpieczyliśmy nasze dłonie, bo przecież mają jeszcze wiele do zrobienia. Na wyznaczonym prostokącie pojawiło się pierwsze machnięcie pędzla. Poszło dobrze, mimo iż to tylko biały podkład, to jakoś dodało nam to motywacji. Z wymieszanych farb otrzymaliśmy pożądane kolory, pojawił się las, drewniana chatka, coraz więcej drzew i jezioro. Podczas malowania było sporo zabawy, nie ukrywamy, że takie projekty lubimy sprawdzać dla Was najbardziej, a efekt końcowy? No zobaczcie sami. I mimo że z plastyki mieliśmy zawsze kiepskie trzy na szynach, to wyszło to chyba całkiem nieźle. Odtwarzając więc krok po kroku to, co robi mistrz w tej dziedzinie, jesteśmy w stanie odpowiedzieć tak, farbami do ściany da się namalować dzieło sztuki. Spróbujecie tego sami? Dajcie znać w komentarzu.